1 września w Nowym Jorku wiemy już na pewno, że Grzegorz Proksa zmierzy się z Gennadijem Golovkinem w walce o Mistrzostwo Świata WBA wagi średniej. Decyzja, oferta przyszła dosyć nieoczekiwanie dla Grześka. I czy pan uczestniczył w procesie decyzyjnym, czy doradzał pan Grześkowi tą walkę z Golovkinem po tak ciężkiej przeprawie z Kerem Hope'em? Tak, myślę, że byliśmy na bieżąco, z pociągu SMS-y, potem już telefonicznie. Generalnie to wyglądało tak, no za i przeciw, tak. Było parę minusów, były plusy. Ostateczną decyzję podejmował Grzesiek sam, podjął taką decyzję, nie inną. No Grzesiek ma taki charakter, no, podejmuje wyzwania, chłopak nie boksował jeszcze nigdy u siebie w domu w Polsce. Chłopak dużo odradzała rewanż z Hope'em. Wątpliwości niektórzy mieli, ale chłop ma taki charakter. No i teraz propozycja przyszła od Golovkina. Uważam, jeden z trójki top wagi średniej na świecie. Powiem, że on chyba namyślał się chyba jeden, dwa dni, tak. No, przeważyło przede wszystkim HBO, tytuł mistrza świata i nazwisko przeciwnika. Co będzie najtrudniejsze w przygotowaniach do tej walki? Sam fakt, że walczy się z Golovkinem, który nie dość, że jest dobrze wyszkolony technicznie, to jeszcze mocno bije. Czy ten krótki okres przygotowawczy, może nie taki krótki, ale trzeba wszystko robić dosyć szybko? Jakby to nie był zawodnik klasy Golovkina, powiedziałbym, no faktycznie za mało czasu, bo Grześka złapana na początku wakacji, się rozluźnił już troszeczkę i właśnie takie nie za bardzo łatwe to połączenie takich obozów przygotowawczych, ciężkich, do walk 12-rundowych. Tu naprawdę trzeba pomyśleć, jak to wszystko połączyć, żeby nie zajechać, żeby z drugiej strony nie był chłopak niedotrenowany. No i też klasa zawodnika. Jest to zawodnik lubiący wywierać presję na przeciwniku. Jest to zawodnik świetny na nogach, zawodnik celny przede wszystkim bijący, dobry w defensywie. No też nigdy nie boksował z takim zawodnikiem jak Grzegorz, tak? Idzie to w dwie strony. Grzegorz też na pewno najmocniejszy przeciwnik w jego karierze. Także mówię, były za, przeciw. Co będzie, jak nie weźmie tej walki? No praktyka pokazuje, że no Grzesiek tam w tej Anglii, no tak, no rzuciliby pod kogoś po prostu i musiałby wygrywać walkę tylko przed czasem, przez knockout, inaczej by po prostu nie miał żadnych szans na wygranie walki. Zresztą co się stało też i Albert Sosnowski w press fighterze. Także to były plusy i minusy, ale przede wszystkim walka mistrza świata, Golovkin, HBO. Na teraz, na te 6 tygodni przed walką, jaki się rodzi taki obraz taktyki w pana głowie? Przede wszystkim nie dać się zepchnąć do defensywy, nie dać się spychać na liny Golovkinowi, trzymać walkę w środku ringu? No Grzesiek ma swój niepowtarzalny styl i dla każdego przeciwnika jest to styl bardzo niewygodny i przede wszystkim Grzesiek musi boksować właśnie tym stylem, nie dać się ustawić, nie dać się ciągnąć się w grę Kazacha, boksować swoje, narzucić swój styl przede wszystkim. O to chodzi, bo zawodnik, który idzie na smyczy u Golovkina, już wiadomo, że przegrywa walkę. Jak Grzesiek dostał tą propozycję, jak pan się z nim kontaktował, on w ogóle dopuszczał taką myśl, żeby tej walki nie przyjąć? Czy faktycznie było tak, że on był od razu za, trzeba go było trochę stopować, że być może to nie jest najlepszy moment, aby przyjmować takie propozycje? Na początku było na nie. Na początku było na nie. Tak zresztą pierwszy nasz kontakt, bo byłem za granicą wtedy, pierwszy nasz kontakt tak się skończył właśnie. No przespał się z tym, przespał się, ambicje wzięli w górę i ta walka jest wzięta. Zobaczymy. Bo to różne, tak jak mówię, mogło być. No, czy Grzesiek dostałby za chwilkę tą walkę o mistrzostwo świata z kim innym może? Czy tak jak mówię, no, byłby rzucony pod kogoś tam na wyspach?
Trudno powiedzieć, no przede wszystkim Grzesiek w taki sposób nigdy też nie boksował, tak? Walka trudna przede wszystkim z chłopem pod względem psychicznym. Ciężkie dla Grześka były te chwile przed walką. Pierwsza przegrana, ambicje, urażona duma, tak? Tu bardziej było. Treningi, też robienie wagi jak u niego, to zawsze jest ciężkie. I to wszystko się nazbierało, taki balonik po prostu, który po walce w chwili upadku chłopa pękł po prostu, tak? I właśnie, a tu już trzeba zaczynać nowe przygotowanie pod zawodnika, który no, ostatnie pół roku Grzesiek szykował się pod Majkuta, tak? Wszystkie sparingi, wszystkie techniki były przerabiane pod Majkuta. Wiadomo, chłop nie jest typowym Majkutem, on wcale nie boksuje, nie wykorzystuje tej przewagi tych silnych stron Majkuta. Natomiast no, jednak sparingi, jednak cały cykl przygotowań szedł techniczny, szedł taktyczny pod Majkuta. Tu wychodzi całkiem inny zawodnik, z którym całkiem inaczej się będzie boksować. I tu był problem przy podejmowaniu tej decyzji. Ale tak jak mówię, no, przeważyli bardziej za, że no, no nie ma na co czekać, walka mistrzostw świata trzeba brać i jest. Ma pan już pomysł na sparring partnerów pod Golovkina? Właśnie cały czas tak patrzę, jeszcze nie mam tej pełnej listy, natomiast już w głowie mam parę nazwisk, kojarzę parę zawodników podobnych stylem do Kazacha, natomiast wiadomo, no, każdy z tych dobrych zawodników ma swój styl niepowtarzalny, ale mówię, no gdzieś coś podobnego możemy wziąć. Jest to zawodnik, który na pewno, myślę, że 50% zostało mu z boksu amatorskiego. Jest to zawodnik, który boksuje starej, dobrej, amatorskiej szkole, tak? I myślę, że oprócz tego, że trzeba dobrać tych dobrych sparring partnerów podobno, to jeszcze przede wszystkim Grzesiek musi robić swoje, nastawić na swój boks, na radosną walkę, żeby czerpać przyjemności z tej walki mistrzostw świata w Stanach Zjednoczonych.